wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie do porządku obrad punkt 8, podpunkt 15 został wprowadzony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej. Chciałbym Państwu wyrazić, że ta uchwała trafiła dopiero dzisiaj do Państwa, że dopiero w czwartek została księga wieczysta założona tej nowej działki, więc żeby nie tracić czasu, po prostu zdecydowałem się wprowadzić. Czy on nie był? Przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad z wprowadzanymi zmianami. Jeszcze raz, wykreślone zostały z porządku obrad punkty 14, 15, 16 dotyczące tych uchwał śmieciowych, można tak nazwać. Pod punktem 14 została wprowadzona uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na płatne nabycie od Skarbu Państwa Nadleśnictwa do niezabudowanej nieruchomości. 15 to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości komunalnej. Przechodzimy do głosowania nad porządkiem obrad. Proszę, kto jest za przyjęciem tego nowego ze zmianami porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzę do punktu 4. Zgodnie z porządkiem obrad złożę teraz Państwu informację o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 26 stycznia 2016 roku wraz z Panią Sekretarz uczestniczyłam w spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta. 28 stycznia 2016 roku brałam udział w uroczystości zdania stanowiska komendanta powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zakończenia służby inspektora Wacława Łokucieckiego. Tego samego dnia odbyło się spotkanie Rady Miejskiej z Panem Przemysławem Bokiem w sprawie działki nr 29/55 położonej w Krynicy Morskiej. 29 stycznia wraz z radnymi Pani Poetowska, Mraska, Maza, Szczurek, Jaworska, Mądra, Markiewka oraz przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta braliśmy udział w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza w związku ze zbliżającymi się obchodami 25-lecia naszego miasta. 30 stycznia wraz z burmistrzem i radną Mądra uczestniczyliśmy w uroczystości odpustowej u ojców misjonarzy wentystów. 1 lutego 2016 roku wraz z radnymi pani Bogumiła Mądra, pani Sylwia Szczurek, Sabina Markiewka, Katarzyna Mraska-Maza, Anna Jaworska, Joanna Kletowska, Marzena Pacewicz, Dariusz Labuda brałam udział w spotkaniu z panem Leśniewskim, firma Grey. Spotkanie dotyczyło przygotowania strategii rozwoju miasta. 3 lutego 2016 roku dyżur pełniły radne pani Karolina Gorkowska-Stępień i pani Sylwia Szczurek. 4 lutego wraz z radnymi brałam udział w spotkaniu w sprawie założeń do obradu uzdrowiskowego z panem doktorem Tomaszem Audytowskim. Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru ochrony uzdrowiskowej. W związku z tym są te tutaj, a myślę, że o tym będzie mówił burmistrz szerzej. Tego samego dnia uczestniczyłam w spotkaniu LOT na temat najprościej tabliczek rekomendujących dane obiekty turystyczne. 9 lutego radni Karolina Gotowska-Stępień, Bogumił Banak i Dariusz Domański pełnili dyżur w Piaskach. Jest to nowość, następny dyżur taki planowany jest w maju. W dniach od 19 do 20 lutego 2016 roku wraz z panią sekretarz i młodymi radnymi z Młodzieżowej Rady Miasta byłam w Płużnicy na szkoleniu podsumowującym projekt realizowany z Fundacją Civis Palonus, Młodzieżowe Rady Gmin i Dialog Władz z Młodymi. 25 lutego odbyło się spotkanie z projektantką miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Przechodzę do kolejnego punktu porządku obrad. Poproszę teraz pana burmistrza o złożenie informacji o pracy burmistrza między sesjami rady. Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy, w okresie od 22 stycznia do dnia dzisiejszego moja praca i podległych mi pracowników wyglądała następująco. Udział w spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utrudnień komunikacyjnych podczas budowy S7. Jak Państwo widzicie, ruszyła już budowa i szczególnie tutaj gmina Stegna i gmina Nowy Dwór Gdański mają zastrzeżenia co do wytyczenia objazdów, a natomiast gminy Mierzyjowe mamy
zastrzeżenia co do dostępności turystów, którzy przyjeżdżają na Mierzę Wiślaną, dostępności do naszych miejscowości. Udział w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego policji pana Wacława Łukucieckiego. Spotkanie w sprawie 25-lecia praw miejskich z radnymi, przedstawicielami stowarzyszeń i mieszkańców. Udział w spotkaniu w sprawie strategii rozwoju miasta Klinica Morska. Spotkanie w sprawie organizacji szkoły kitesurfingowej w Klinicy Morskiej. Udział w spotkaniu radnych z panem audytorskim przewodniczącym operatorów zdrowiskowych. Spotkanie z przedstawicielami LOT i radnymi w sprawie tabliczek na obiekty świadczące usługi turystyczne. Chcielibyśmy, żeby na obiektach, które działają legalnie, które mają wpis do działalności, które mają wpis do rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie, widniała tabliczka z nadaniem takiego numeru z tego rejestru oraz może jakiś napis dotyczący tego, że dany obiekt jest polecany przez lokalną organizację turystyczną. Spotkanie z dyrektorem Departamentów Obszarów Wiejskich w sprawie jachtów Klinica Morska. Na dzień dzisiejszy sprawa jachtów była jeszcze nierozwiązana. W najbliższych dniach będzie posiedzenie sądu, który wyznaczy kuratora dla stowarzyszenia. Według moich informacji takim kuratorem będzie pani Monika Czajkowska. Dodatkowo po rozmowie z panią dyrektor Departamentu są zapewnienia, że da się uratować przynajmniej połowę tych środków, które dostało Stowarzyszenie Jachtów Klinica Morska na zakup sprzętu. Pozostałą kwotę prawdopodobnie trzeba będzie zwrócić. Na dzień dzisiejszy Departament wystąpi do Ministerstwa z zapytaniem, czy jest możliwość przekazania tego sprzętu zakopionego dla miasta Klinica Morska, jeżeli radni ewentualnie zgodziliby się na zapłacenie, spłacenie pozostałej kwoty dofinansowania. To jest około 200 tysięcy złotych. Spotkanie w sprawie partnerstwa w Pętli Żuław, drugi etap. Spotkanie z wiceprezesem Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji Klinicy Morskiej, Regat Opukar Polskiego Związku Żeglarskiego. Jesteśmy praktycznie już dogadani, kto za co będzie odpowiadał. W tej chwili wykonamy jeszcze smyk pływający przy Miejskim Nabrzeżu, żeby w czasie tych regat mogły wodować przynajmniej 3-4 łódki na raz. To są dwa ostatnie weekendy miesiąca maja. Tak jak Państwu wcześniej informowałem, około 150-250 zawodników.